Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Murder Soul Suspect, czyli śledztwa z zagrobu, w którym to udajemy się do Muzeum Historii, czekajcie, Salem, czyli w tamtą stronę. Postaramy się troszkę pobiegać tak mniej więcej za tym, za tym płomieniem wykuistym, ponieważ chcemy się dowiedzieć, czy dowiedzieć tej historii, przynajmniej ja chcę, jestem bardzo ciekawy. Okej, tutaj mamy coś. O! Powiedzcie, że to jest to? To jest to? Tak, to jest to i będziemy mieli całą historię już na samym początku odcinka, więc zbierzmy ją i obejrzyjmy, o co chodzi z tym. Zebrana seria śladów tajemniczych artefaktów, płomień wiekuisty. Spalenie Salem, bo tak wszystko się paliło. Cóż, zobaczmy. A nie, dywagujmy. Hopeless people holding cardboard signs. Sometimes they have props. Baby stroller, a pet, gasoline can. Something to lend credence to the thin fiction that they need money for something other than booze. It was a man with a need gas sign with the red gas can on the ground that I saw when I drove into Salem 6 unlucky years ago today. Tried to ignore him. Not making eye contact, but I was stuck at a red light and pretending he wasn't there was getting really awkward. So I reached into my pocket and pulled out $2, rolling down my window just a crack. Here you go, buddy. I pushed the money through the opening of the window. That was when, for the first time, I really looked at his face, or what was left of his face. It was a single eyeball just looking back at me, bulging out of a charred skull. I was absolutely frozen in terror until the blackened shape of uncovered finger bones reached out to take the money. And that's when I let it fall to the ground and slammed on the accelerator. I didn't even care that the light was red. In the time since then, I've picked up pieces of the legend. A shell-shocked war veteran, unemployable and alcoholic, became a familiar sight in Salem, begging by the roadside. Citizens stopped giving him money, thinking he would just move on to a bigger city. He responded by creating one of the most traumatic spectacles in town history, setting himself alight in the middle of town during evening rush hour. Ever since that roadside encounter, I've been seeing little wisps of flame out of the corner of my eye, like brief flashes that are gone as soon as I turn my head, sending nauseated chills through my whole body. Is this tormented spirit following me now? Whether he intends it as a blessing or a curse, I just want to be as far as possible from this horrifying specter. Ciekawe. Czyli kolejna osoba miała jakiś dziwny ten, spotkanie. Dobra, usuńmy. I co my możemy zrobić? Mogę się tam przenieść? No zbytnio to mi wiele nie daje chyba. No tak, tylko zejście na dół. Dobra, to może wróćmy do tego Muzeum Salem, bo raczej już większość rzeczy znaleźliśmy. Może kilka notatek zostało, czy coś w tym stylu. To może tego, ja sobie też osobiście tego poznajduję sam. Ja po prostu najbardziej byłem ciekawy właśnie tego, tej historii z tym płomieniem wiekuistym. Nie spodziewałem się, że to było coś takiego właśnie. A, to jest to, co odgadliśmy. Myślałem, że jakiś duch się pojawił. No i oczywiście najbardziej mi szkoda tego, że nie możemy tych, O! Tych znajdować, jak to się nazywa. Tych na ścianach, musiałbym bardziej się ścianą przyglądać też. Zbierzmy to. Zastopujcie sobie i przeczytajcie na spokojnie. Tam nie idziemy? Czekajcie, coś tam się paliło? A nie, to tak te cegły tak wyglądają dziwnie.
Tutaj się możemy troszkę na ścianie skupić, ale to tylko przez chwilę, bo chcemy raczej do muzeum dojść i muzeum dzisiaj obadać. Więc dobrze, jeszcze jedną notatkę znaleźliśmy, jeszcze pewnie kilka znajdziemy właśnie w muzeach i tak dalej. A, to tutaj było to muzeum, dobra. Zobaczymy, co ciekawego nas czeka tam. Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Już widzę jednego duchaćka, czy będzie pomoc? Czy może tylko krótka informacja, albo idź stąd, nie przeszkadzaj mi, zostaw mnie w spokoju, czego to ode mnie chcesz, nachodzisz mnie. Dobra, i teraz musimy szukać tutaj różnych rzeczy. Nie, nie chcę wychodzić, nie, 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 nawet się tu nie zbliżajmy. To mogę wejść? Nie mogę, dobra. Coś powiesz ciekawego? Aha, zostałeś spalona, ciekawe. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of 7 of your own children. Whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil spawn of a child is my own accuser. Fest bearing the spawn of the devil? Okej, czyli mam 7 wskazówek odnośnie tych. Znaleźć. Kliknąłem nie to co trzeba, ale zlamiłem, dobra. Nieważne, nie chodźmy tam. No nie, znowu będzie to wczytywanie. Nie, czekajcie, znowu grę. O właśnie, pomiń. Dobra, skupmy się na tych wskazówkach. Potem będę przeszukiwał. Gdyby. Było coś takiego jak gdyby? Hańba. Tu mamy szafot, tak? Mogę temu się jakoś przyjrzeć? No. O, o, o! No, klapa. The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sin. Aha, czyli ta dziewczynka aż tyle lat ma. To ją tutaj skazali. W sumie to nic troszkę dziwnego. To w sumie nawet nic dziwnego. W sumie to nic dziwnego, ponieważ mnie była tak ubrana. Dobra, miałem się skupić na tych zagadkach. Okej, tu jakieś kawałki pociągu. Spoko. Palenie na stosie, tutaj coś. Czekajcie, jeszcze raz. Nie, ja bym powiedział, że plama, ale myślałem, że chodzi o pęknięcie, że tego. Okej, spoko. Coś w gablotkach, nie za bardzo, jest. A czy Rose używać? Dobra, Rose.
to tortury są. To na pewno nie jest bezbolesna śmierć. To jest jedna z najgorszych śmierci. Jakby nie patrzeć, to właśnie tego. Spalenie przy chyba utopieniu to jedno z najgorszych, co może być. Znaczy spalenie żywcem oczywiście, nie? No tak, woda. Sophie. Tonięcie. To akurat banalne było. Czyli tak jak mówiłem, on się wzoruje na tych. Na morderstwach tego. O, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest, ja tam chcę. Tam widzicie, tam się świeci takie coś. No właśnie na morderstwach, jak Czarwica się kiedyś mordowało. Aha. Sorki, że to czytałem, ale po prostu to było ciekawe, kogo pierwszego powiesili i chciałem już to wiedzieć teraz. Dobra, mamy 5 na 7. To drzewo coś? Nie, szafot. Tutaj sędziowskie coś? O, 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 jest. Akta sądowe. Nie, wróć. To? Nie. Kurde, jednej zagadki nam brak. Któryś z obrazów? Nie za bardzo. Tutaj coś? Tam coś jest, ale tak łatwo raczej nie przejdę. Czego ja jeszcze nie zbadałem? Akta sądowe zbadałem. Tutaj coś było, nie. Tutaj coś. Nie za bardzo. Gdyby był... A, tutaj jest obraz. Może ten obraz. Historyczna posiadłość będąca niegdyś własnością sędziego Hotą, jedna z najbardziej wpływowych. Okej, dom sądu. Zakończył śledztwo. I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts aren't on display yet. We're currently preparing them upstairs in the restoration room. Better see what else is in here. Okej, czyli teraz mogę iść tutaj spokojnie. Albo i niespokojnie, zobaczymy, czy to będzie spokojne przeżycie. Wow. Czternaście aż tutaj tego. No chyba kogoś pogięło. Czternaście kamieni mam znaleźć, coś w tym stylu. No, brr. Boże, wpadłem pod pociąg. A przynajmniej będzie tytuł odcinka, wpadłem pod pociąg. Albo coś w tym stylu.
Boże, jakie zygzaki każą mi robić. Wy to będziecie mieli ciszej, bo ja to przyciszę, ale mnie to już po uszach daje nieźle. No w takich warunkach ja pracować nie mogę! Co to ma być? God damn it. Okej. Boże, moje uszy. Przez chwilę się przestraszyłem, że mnie to może przejechać. Jest, cisza w końcu. Boże, dzięki ci. Przy dłuższym słuchaniu tego chyba bym wymiękł. Nic dziwnego, że tyle do zebrania, jak to co chwilę leży. Dobra, tu była ściana, tak? Nie mogłem przejść, dobrze pamiętam. Ale wolę się trzy razy upewnić, niż potem się cofać. Aha. Już mi się zmiana tego dźwięków niezbyt podoba. Dobra, tutaj jakiś dymek się unosi, jak się świeci światło. O. Dobra, widzę kamyszek, ale jeszcze tutaj kawałątek. Okej. Czyli tak czy siak idziemy tutaj. Boże, przestraszyłem się. O, a ona co tutaj robi? Joy? I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. W sumie coś w tym jest, tak? Jak się nie słucha, to może i by się w tym przypadku nie posłuchała. Dobra, jeszcze 7, a to spokojnie. Chociaż ja już to widzę. Zazwyczaj ostatnie są najgorsze do zdobycia. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Wiesz, wy tak sobie idziecie. Wiesz, wiecie, wy tak sobie idziecie. A ja może chcę tam się cofnąć, przeszukać. Może jakiś kamień leży. I dowiem się, że pociąg wykoleił się od kamienia. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. Dobra, zaraz, wracamy się. Żeście filmik włączyli, tego cutscenkę, niech sobie sami sama postać przejdzie, ja tak nie chcę, ja chcę się rozejrzeć najpierw. Za kamieniem. Trying to focus on this killer, but the echoes from these sensations keep interfering, like deaths from the past, pleading to be remembered.
Dobra, kolejne to z tymi. Od matki Joy. 5 na 6, a z tą dziewczynką, jak widzicie, mamy dopiero 2 na 23, bo ja mało tych ścian odkrywam. Ale co się cieszę po części? Zbliżamy się ku końcowi. Dobra, ale tędy będziemy wychodzić, więc później tu wrócę. Joy czegoś szuka, dobra. Mam armatę. Wojna secesyjna. Aha, 14 wskazówek. Dobra, to trochę się pospieszmy. Dobra, duża tego statku. To? Nie. Ale teoretycznie to, co mamy chyba wziąć, jest tak mniej więcej oświetlone, więc nie powinno być jakoś tego problemu z tym. Tutaj coś? Dobra, tutaj coś mamy. Aha, sterowe koło. Tutaj coś się pali, o. Wszystkie, które wykazywały jakieś zdolności tego paranormalne. No właśnie. O, coś jeszcze było. Młotek sędziowski. Młotek sędziego, ciekawe ile ma lat. No więcej niż ty. Ważna wiadomość, jaka to jest wiadomość? Ha, tylko bardzo stary zwój, mało mi to mówi. Dyby. Chociaż trochę jak kryształ, bym powiedział. Tak, jednak kryształ. My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shroud of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Aha, czyli ktoś, kto mógł się z duchami kontaktować, był uważany za czarownicę. Spoko. Stąd wszystko chyba zbadaliśmy. Tutaj też. Tutaj coś jeszcze mamy, ale nie, kotwica już była. Tu jeszcze są. Nie, to już patrzyliśmy. Czy któryś z tych przedmiotów jest powiązany ze sprawą? Tablica będzie i media, że są za czarownicę. To ja bym obstawiał, że te dwa. Ciekawe, czy będzie mi więcej potrzebnych? Trzy mi są potrzebne. Wziąłbym to. To. I to. Osąd. Kotwica albo... Nie. Aha, czyli brakuje nam wskazówki, która pomoże nam rozwikłać to, czyli coś jeszcze musimy znaleźć. Coś ty wiesz? No tak w sumie by się przydała lekka pomoc, bo nam brakuje trzech wskazówek, a jedna z tego co widzę jest ważna. Czyli to co myślałem, że będzie powiązane z dzwonikiem, to jest, się zgadza, tak? No bo... On też uważa media za te... O, rękawiczki? No to już patrzyliśmy.
Tutaj też nic, tu. To też, już tak na spokojnie chodzę. A może nie tylko oświetlone rzeczy? Sędzia. Może sędzia? W sumie to by nie było złe, że on się uważa, wiecie, za sędziego, który skazuje i od razu kata. O, coś tutaj jest? Okej. Baxter w muzeum był. Jest nam Joy potrzebna. Dzwonnik. It's called The Hanged Witch. It's creepy. It's the killer symbol. Nie mówcie, że Baxter jest z tym powiązany. Że to on jest mordercą, detektywem i mordercą w jednej osobie. So the Bell Killer is targeting mediums because he thinks they're witches? That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. Ja bym wziął to. Baxter szuka dziewczyny. And why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. And not one step closer to finding my mom. Like I said, the world doesn't need another whiner. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Ugh. Your mom's been missing what? 2, 3 days? Huh? And I guarantee you, we'll find her. If I fail, if we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. We won't fail. I don't need a cheerleader. Cheerleader. I'm sorry, I didn't know about your wife. Yeah. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church. A ja poszukam kamienia. Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. Fine, I'll meet you later. Dokładnie, a ja jeszcze nie poszukałem wszystkich kamieni. Kamyczki. Nie odwracaj się. Idziemy dalej. Nie idziemy do domu Baxtera jeszcze. Okej. Tutaj było to. Mam nadzieję, że jeszcze te kamyki znajdę, bo troszkę była lipa, jakbym ich nie znalazł. Bo tak jak mówię, no chciałem wszystkie historie poznać. Są dosyć ciekawe. Jedna była bardzo makabryczna, to się sam zdziwiłem. Trochę bardzo przerażająca nawet. No i tutaj mamy jeszcze takie wskazóweczki. Jeszcze 5, tylko 5 i mam nadzieję, że te 5 będzie tutaj po drodze.
Czyli co, tutaj już nic więcej? Dobra, no to jeszcze tylko 5 kamyczków. I no 5 kamyczków. Czy co to jest? Głazy znaczy się. Pięć głazów, ale mam nadzieję, że je znajdziemy. O, już bym je przegapił. No jak ja żem to zrobił? Ciekawe, ile po drodze przegapiłem. I tutaj jeszcze były takie modlitewniki czy coś w tym stylu i też je przegapiłem. No jakoś mnie to nie pociesza za bardzo. I nadal nam brakuje kilku kamyszków. To też mnie bardzo nie pociesza. Dobra, nigdzie tutaj nie wystawał, nic. Nic, a nic. Albo jeśli będziemy wracać tą samą drogą, co przyszliśmy, no to tam już chyba wszystko zebraliśmy. No trochę taka lipa, powiem wam. Jeszcze walka z demonami, no goddammit. Dobra, jeden idzie tam, drugi idzie tu, trzeci idzie tam. Ciężko jest przed trzema naraz uciec, no. Dobra, uciekajmy stąd. Dobra, zginęliśmy. God damn it. O Boże. No przed trzema demonami no to jest cholernie ciężko uciec. Aha, ale gra mi zaliczyła, że ja tutaj dobiegłem. A to spoko, nawet się z tego powodu cieszę. Lekki cheating, ale się udało. Bardziej mnie martwi znalezienie kamyczków. Okej, okay. Jak widzicie, gra mi się trochę sfrizowała, więc będę musiał wczytać ostatni punkt kontrolny.
I w sumie już jest dużo tego czasu, no, nam to zabrało, więc ja jeszcze może sobie poza nagraniem poszukam tych kamyków, zobaczymy, gdzie one są. No i zobaczymy się już na początku, no, ja wiem, że historii, a jak ich nie znajdę, to po prostu ruszymy do domu Baxtera. Więc ja dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Murderous Suspect. Życzę wam jak zwykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!